Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Molde zmierzy się z Lillestrøm. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. W tej chwili jest na drugim miejscu wśród najlepszych strzelców w tych rozgrywkach. I dziś będzie chciał poprawić statystyki. Widzimy teraz na ekranie 11 gospodarzy. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnicę dynamicznymi wejściami po skrzydle. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Tak się powinno stopować ataki rywala. Charles. Olsen. Ale może teraz będzie szansa. Co za blok. Gra toczy się mimo tego faulu. Strata teraz. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Mają okazję wyprowadzić. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. I teraz w kolejnej powtórce widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych we mgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzystał. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0.
Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Ładnie, za plecy obrońców. Otóż to, gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. No to mamy 2-0. Olsen. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Jeszcze około minuty do liczonego czasu gry przed nami. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. No to zaczęło się. Co za blok! Mają okazję, by prowadzić. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi... Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Olsen. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem, kto wie? Mamy powtórkę całej sytuacji. Naprawdę niczego sobie, centra wprost do kolegi. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. A zatem mamy wynik 2-1. Eriksen. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Eriksen. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy.
Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Dobra teraz interwencja. Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Poszukają wyrównującej bramki. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Może podgrzewać rywali. Piłka w siatce. Mają to. Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Teraz widać, jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk wbiła się w siatkę. Co za gol! A więc mamy 3-1. Eriksen. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo 2 bramkami, wyraźne, pewne. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzyma ją jak najdłużej. 2 bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymali go. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Co za blok! Mają okazję, by prowadzić. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi... Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie... Może podgrzewać rywali! Piłka w siatce! Mają to! 2 bramki to już naprawdę solidny...